Ja jestem pan Bitak, a to mój mały świat. Tak, 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 to ja Bitak, to jest mały świat. Tak, 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 to pan Bitak, jego mały świat. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Cześć dzieciaki, nazywam się Bartek Łapszyński i jestem w tej chwili w Miejskiej Bibliotece Publicznej Gliwica, która realizuje projekt Winylowe Pokolenia, dofinansowany z Funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu promocji kultury. Spotykamy się zdalnie, choć wcześniej spotykaliśmy się bezpośrednio tutaj u nas w bibliotece, no ale teraz niestety nie możemy tego robić, w związku z czym przygotowujemy dla Was taki materiał, który mam nadzieję troszeczkę umili Wam ten czas, kiedy nie możecie, troszeczkę musicie ograniczyć spotkania z rówieśnikami, no i generalnie warto posiedzieć dłużej w domu, a ten czas z kolei wykorzystać na to, żeby troszeczkę posłuchać muzyki, zająć się ciekawymi rzeczami i na przykład tym, co mamy Wam do zaproponowania dzisiaj. Piosenka, którą usłyszeliście na początku, to piosenka, która mówi o czasie. I czasem będziemy się dzisiaj zajmować. Na pewno macie w domu mnóstwo zegarów i elektronicznych, i takich zwykłych, wskazówkowych, tradycyjnych. I warto, żebyście wiedzieli, jak się tymi urządzeniami posługiwać, jak odczytywać na nich godzinę. Ale zanim się tym zajmiemy, wrócimy troszeczkę do tego, czym zajmowaliśmy się na naszych zajęciach tutaj w bibliotece przez ostatnie 3 spotkania, a mianowicie zrobimy sobie maleńką powtórkę z tego, w jaki sposób możemy słuchać muzyki w domu. Otóż słuchajcie, naszym głównym punktem zainteresowania jest coś, co nazywa się płyta winylowa. Płyta winylowa mniej więcej wygląda w okładce w ten sposób. To jest akurat płyta, która zawiera bajkę na podstawie wierszy śpiewanych Jana Brzechwy, Ptasie plotki. Płytę taką, jeżeli wyjmiemy ją z opakowania, widzimy, że jest czarna, okrągła i wygląda dość tajemniczo. Możemy taką płytę odtworzyć dzięki urządzeniu, które nazywa się gramofon. Gramofon wymyślił inżynier niemiecki pan Emil Berliner pod koniec XIX wieku i to jest to urządzenie, które możecie sobie zobaczyć tutaj. Na tym gramofonie leży inna płyta, dokładnie ta płyta, z której pochodzi piosenka, którą śpiewałem na początku. Jest to piosenka, jest to płyta pod tytułem z piosenki z plecaka pana Tiktaka. I za chwileczkę sobie posłuchamy kilku piosenek z tej płyty, ale zanim to nastąpi, jeszcze zobaczymy, w jaki inny sposób możemy sobie też słuchać muzyki w domu. Słuchajcie, płyty winylowe to jedna rzecz, natomiast ludzie zawsze chcieli mieć możliwość wysłania komuś życzeń z różnych okazji, na przykład na urodziny, na święta. Znamy na pewno taką tradycyjną kartkę pocztową, która do tego służyła. Mogliśmy ją sobie zaadresować do ulubionej osoby, wypisać i w ten sposób przekazać jej życzenia. Ale w latach 50. powstała taka nowa możliwość, która polegała na tym, że mogliśmy komuś wysłać kartkę pocztową z nagranymi na niej dźwiękami. Mogła to być piosenka albo nasze własne życzenia, nasz nagrany głos. Pocztóweczka taka wyglądała mniej więcej w ten sposób. Ta ma taki format zwykłej pocztówki. Były też takie troszkę większe, już z innego materiału, plastikowe. Może tu słychać, że to nie jest zwykły papier. I tutaj, jeżeli się przyjrzycie, mamy taki okrąg w środku. Te płyty kładło się na talerz gramofonu i kładąc igłę tutaj na brzegu tego okręgu, mogliśmy sobie posłuchać życzeń bądź zadedykowanej nam piosenki, jeżeli to my byliśmy adresatami takiej pocztówki. Fantastyczna forma zrobienia komuś przyjemności. Myślę, że za jakiś czas, jeżeli moda się dobrze poukształtuje, to ta moda wróci i znowu pojawią się u nas takie pocztówki. Życzę Wam serdecznie, żebyście kiedyś taką pocztówkę otrzymali. I ostatni nośnik, a właściwie przedostatni, jaki chcieliśmy Wam pokazać, to kolejna tajemnicza ciekawostka, mianowicie coś, co nazywa się kaseta magnetofonowa. Być może u Was w domu są jeszcze odtwarzacze, które pozwalają posłuchać takich kaset. Mamy je tutaj do wypożyczenia także w bibliotece. One oczywiście są coraz mniej popularne, bo jest to nośnik dość taki trudny w obsłudze, ale mimo wszystko warto go znać, bo jest to też jakby świadectwo tego, w jaki sposób ludzie starali się zachować muzykę, przechować muzykę i spróbować zabrać ją z sal koncertowych i z różnych innych miejsc do siebie, do domu, żeby w spokoju móc sobie jej posłuchać.
Zapytajcie rodziców, czy pamiętają kasety magnetofonowe. Jeśli tak, to niech poopowiadają Wam, jakie mają z nimi skojarzenia, czy jakichś wykonawców swoich ulubionych nagrywali na kasety, bo warto dodać, że taki nośnik pozwalał nie tylko słuchać muzyki, ale także nagrywać ją na przykład z radia, co pozwalało na to, że jeżeli mieliśmy jakąś ulubioną audycję swoją radiową, no to siadaliśmy przy radioodbiorniku, włączaliśmy magiczny guzik z czerwonym kółeczkiem, który służył do nagrywania i mogliśmy ją sobie zachować na dłużej te audycje i słuchać jej w momentach, kiedy nam się przytrafi ochota. Także mamy płyty winylowe, pocztówki dźwiękowe i kasety magnetofonowe, a najnowszym nośnikiem, takim, który w tej chwili jest w dalszym ciągu dość popularny, jest płyta CD. Ona jest odtwarzana za pomocą takiego małego, maluteńkiego laserka umieszczonego w odpowiednim urządzeniu, w odtwarzaczu CD. Takie urządzenie, myślę, na pewno macie albo w domu, albo nawet w samochodach, bo w samochodach też funkcjonują odtwarzacze CD. No i ta płyta jest nieco podobna do płyty gramofonowej, bo jest też okrągła. Natomiast technologia jej odtwarzania jest zupełnie inna, ale to już opowieść na inną okazję. Mam nadzieję, że dzięki tej naszej pogadance będziecie wiedzieli, jakie nośniki służą do słuchania i nagrywania muzyki i będziecie z nich korzystać. Słuchajcie, zaczęliśmy od piosenki Pan Tic Tac, pochodzącej z programu pod tym samym tytułem Pan Tic Tac. Był to program telewizyjny emitowany w latach 80. i 90. Na pewno wasi rodzice i dziadkowie doskonale pamiętają ten program. Był tam pan, taki charakterystyczny pan, właśnie Pan Tic Tac, taka fikcyjna postać, która powstała na potrzeby tego programu. I Pan Tic Tac pisał świetne piosenki, które wykonywał zespół Fasolki. I właśnie jedną z nich chcieliśmy wam dzisiaj przedstawić. One dotyczą przeróżnych rzeczy, takich bardzo ważnych dla naszego codziennego funkcjonowania, między innymi higieny, jedzenia, spożywania posiłków i różnych innych takich praktycznych wskazówek, ale niektóre dotyczyły też naszych na przykład marzeń. I taką właśnie piosenkę chciałem wam teraz zaprezentować. Także zaproście rodziców przed ekrany i słuchajcie razem, bo to myślę będzie fajny wątek, o którym będziecie mogli sobie później porozmawiać. A póki co piosenka Kropelka złotych marzeń z płyty Z plecaka pana Tic Taca. Może nawet nie poznać.
tabelce złotych marzeń i wspomnieniach wakacji, może, które się Wam nasunęły dzięki temu utworowi. Przejdziemy teraz do rzeczy nieco bardziej praktycznych. I będą to dwie praktyczne sprawy. Mianowicie praktycznie musimy zmienić płytę z dużej, tej takiej, której słuchaliśmy do tej pory, czyli z płyty typu long play, na płytę taką malutką typu single. Jak zauważyliście, ona ma tutaj w środku takie większe kółeczko, więc żeby ją odtworzyć, musimy założyć tutaj na talerz gramofonu takie specjalne kółeczko, które będzie pasowało do tego utworu w płycie. Natomiast same piosenki będą dotyczyć bardzo praktycznych rzeczy, tak jak już mówiłem, a mianowicie naszej higieny. Będą pod rząd dwie piosenki, jedna dotyczy mycia zębów, a druga dotyczy takiego ogólnego mycia, także posłuchajcie sobie ich, wyciągnijcie wnioski i słuchajcie się do wskazówek, stosujcie się do wskazówek, które są w nich zawarte, a przy okazji dobrze się bawcie, bo są to bardzo fajne utwory, które można również potańczyć, nawet w wannie albo pod prysznicem. Ok, to zapraszam do słuchania. Posłuchaliśmy sobie trochę muzyki z programu Pan Tik Tak. Potańczyliśmy sobie, mam nadzieję, pobawiliśmy się trochę. Tak jak mówię, zapraszajcie do oglądania tego materiału rodziców i dziadków, a na pewno dużo Wam jeszcze opowiedzą na temat tego programu, tych piosenek i wszystkich związanych z nim skojarzeń. A teraz z sfery muzycznej przejdziemy do sfery plastycznej, ale także związanej z tym, o czym rozmawiamy. Tik Tak, czyli tytuł programu, którego temat dzisiaj poruszamy, to dźwięk, który wydaje takie urządzenie, które na pewno macie w domu. Już o nim wspominaliśmy na początku. Chodzi oczywiście o zegar. Płyta winylowa ma nie tylko tyle wspólnego z zegarem, że można na niej nagrać piosenki o zegarach albo o czasie, ale drugie podobieństwo to to, że jest tak samo jak zegar okrągły, co możecie zobaczyć, na przykład porównując sobie te dwa zegary. I teraz słuchajcie. Spróbujemy w ramach nauki godzin, nauki odczytywania godziny na zegarze zrobić tutaj wspólnie taki właśnie piękny, kolorowy
zegar przypominający nieco płytę winylową. No i cóż, musimy mieć jakieś materiały do tego, żeby móc sobie taką zabawkę przygotować. Słuchajcie, najprościej jest to zrobić w ten sposób. Mamy po prostu kawałek czarnego Bristolu, który wycinamy w takie kółeczko. Poproście rodziców albo dziadków, na pewno Wam w tym pomogą. Druga rzecz, którą musimy wyciąć, to już z cieńszego papieru, drugie takie mniejsze kolorowe kółeczko, które będziemy przyklejać tutaj na środek i które będzie stanowiło środek właśnie oś wskazówek tego zegara. Normalnie na płycie winylowej na tym kółeczku zamieszczone są wszystkie informacje dotyczące wykonawcy oraz tego, co na tej płycie jest zawarte. Tutaj traktujemy to tak symbolicznie, także po prostu przygotujcie sobie to, narysujcie kredkami, farbami, mazakami albo wydrukujcie na drukarce i będziecie mogli sobie te dwa elementy poskładać. Także to są dwa podstawowe elementy tarczy naszego zegara. A teraz wskazówki. Wskazówki zegar ma zazwyczaj dwie lub trzy, ale tutaj będziemy robić taki zegar z dwiema wskazówkami. Czym one się różnią? Otóż różnią się nieco długością. Bardzo dobrze. Ta zielona jest dłuższa i wskazuje minuty, czyli przesuwa się po tarczy zegara troszkę szybciej. Ta natomiast jest czerwona, krótsza i wskazuje godziny, czyli porusza się po tarczy zegara wolniej. To będą dwa elementy, które będziemy musieli przykleić do naszej tarczy. No ale jeżeli mamy wskazówki, to te wskazówki muszą coś wskazywać. A wskazywać mają godziny. Godziny oznaczamy cyframi od 1 do 12. Także kolejnym elementem, który musicie sobie przygotować, to takie kółeczka albo same cyferki wycięte, które będziemy mogli sobie potem przykleić do tarczy naszego zegara. Możecie też skorzystać z takich gotowych cyferek na takich planszach z naklejkami, również je wykorzystać do zrobienia zegara. Jeżeli macie w domu stare płyty winylowe, takie, które już się nie nadają do słuchania, bo na przykład są popękane, porysowane, możecie spróbować zrobić taki zegar z normalnej płyty. Zresztą, jak się pewnie kiedyś przekonacie, bo może będziecie mieli okazję coś takiego zobaczyć, powstają także prawdziwe zegary z płyt winylowych, bardzo piękne, bo płyta winylowa okazuje się bardzo wdzięcznym materiałem, też takim artystycznym, plastycznym. Dobra, przystępujemy do pracy, drogie dzieciaki, robimy zegar z płyt winylowych. Najpierw musimy sobie nakleić tutaj na tym czarnym kółku to mniejsze czerwone kółeczko i starać się zrobić to tak, żeby było w miarę jak najbardziej na samym środku. OK, no to przystępujemy do pracy. Musimy przykleić to małe kółeczko, czyli centrum naszego zegara, do całej dużej czarnej tarczy. A więc przyklejamy, to znaczy smarujemy klejem to małe kółko. Tutaj dokładnie, jak najbliżej brzegu, żeby nam potem nic nie odstawało. Cyk, cyk, cyk. I staramy się wymierzyć tak, żeby było w miarę na środku. Nie wiem, czy mi się to uda, ale myślę, że tutaj gdzieś powinno być w miarę OK. Jeżeli będziecie mieli z tym kłopot, poproście rodziców, oni na pewno pomogą Wam znaleźć ten złoty środek Waszego zegara, który dobrze osadzi nam później wskazówki. No, myślę, że się udało. OK, słuchajcie, następny element to cyferki. Nie wiem, czy uda nam się przykleić dzisiaj wszystkie, ale przynajmniej kilka symbolicznie sobie tutaj zaznaczymy, żebyśmy wiedzieli, jak to ma wyglądać. Jedyneczka, która oznacza godzinę pierwszą lub trzynastą. Także smarujemy sobie naszą cyferkę klejem i zrobię to tak, żebyście mniej więcej widzieli to od Waszej strony. Naklejamy jedynkę tutaj. Będzie dobrze? Myślę, że tak. OK. Następna dwójeczka. Smarujemy klejem tak samo i przyklejamy kawałeczek dalej. Myślę, że o, gdzieś w tym miejscu może się znaleźć dwójka. Dobra. I do kompletu jeszcze trójka, a zresztą będziecie musieli sobie poradzić sami, ale na pewno dacie radę, bo jesteście zdolni wyjątkowo, a poza tym macie fantastyczną pomoc w postaci Waszych rodziców i dziadków, którzy na pewno chętnie się z Wami pobawią w taką zegarową wyklejankę. Także naklejamy trójeczkę. No i powiedzmy, że mamy już tutaj jakąś część naszego zegara gotową. Teraz, żeby zegar był pełny, musimy nakleić jeszcze nasze wskazówki. Spróbujemy zrobić tak, żeby zegar wskazywał nam godzinę... może 13:30. Spróbujemy to tak zrobić. Dobrze, a zatem smarujemy wskazówkę klejem. Smarujemy tą krótszą wskazówkę klejem, bo to jest wskazówka wskazująca godziny, więc najpierw sobie wyznaczymy godzinę.
a potem minuty. I teraz, jeżeli mamy 13.30, no to ta wskazówka powinna mniej więcej pokazywać przestrzeń pomiędzy jedynką a dwójką, tak? Bo już minęła godzina 13. Wskazówka troszeczkę powędrowała mniej więcej do połowy tej odległości między 13 a 14. OK. A teraz dłuższa wskazówka, zielona, wskazująca minuty. I ta wskazówka musi nam wskazać to miejsce, w którym powinna się pojawić tutaj na dole szóstka, czyli miejsce, gdzie jest wskazywane pół godziny po każdej godzinie. OK. Nie wiem, jak nam to wyszło, zobaczmy. No, mniej więcej się udało. Oczywiście w domu możecie zrobić sobie to równie. Ja mam oczywiście wielką tremę przed Wami, więc troszeczkę mi tutaj drżały ręce i mogło to się tak do końca nie udać, ale mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Zegar wskazuje nam jakąś tam godzinę, a Wy w domu za zadanie macie uzupełnić pozostałe tutaj oczywiście godziny i stworzyć pełny zegar, który będziecie mogli sobie powiesić na ścianie, który będzie wyglądał na przykład tak. Oczywiście forma, kolory i tak dalej, to wszystko po Waszej stronie. Liczymy na Waszą inwencję. I bawcie się dobrze, wykonując swoje winylowe zegary, a najlepiej puśćcie sobie w trakcie tej pracy piosenki pana TikToka, wtedy pójdzie Wam na pewno lepiej. Życzę powodzenia. Pochwalcie się swoimi pracami. Dzieciaki, na zakończenie naszego spotkania z czasem, z piosenkami pana TikToka i z zegarem, zadam Wam kilka zagadek. Mam nadzieję, że uda Wam się na nie odpowiedzieć. Będziecie mieli na to chwilkę czasu, a swoje odpowiedzi, które na pewno przyjdą Wam do głowy bardzo szybko i będą prawidłowe, piszcie w komentarzach pod tym filmikiem, żebyśmy wiedzieli, czy poradziliście sobie z zadaniem, które Wam tutaj przedstawiliśmy. Także teraz porcja zegarowych zagadek. Słuchajcie. Chyba w każdym domu taki przedmiot znajdziesz, który ciągle idzie, a nigdzie nie zajdzie. Zastanówcie się chwilę, co to może być. Z daleka słyszę poprawne odpowiedzi. Macie rację, jak najbardziej. OK. Przechodzimy do następnej zagadki. Wiszę na ścianie w nocy i w dzień i co godzinę śpiewam. Dzień, dzień, dzień. No, to już taka mocno zakamuflowana historia w tej zagadce, ale myślę, że poradzicie sobie. Zastanówcie się chwilę. I tak jak poprzednio docierają do mnie poprawne odpowiedzi, słyszę je moimi wyczulonymi na poprawne odpowiedzi uszami, także na pewno poradziliście sobie dobrze z tą zagadką. OK, jeszcze coś tutaj wybierzemy. Wszechświat przyspiesza i się rozszerza, a on od początku jego wiek odmierza. No tutaj nam się trochę takiej metafizyki pojawiło w tej zagadce, ale ta zagadka również dotyczy tego samego tematu, a właściwie tego samego przedmiotu. Czy wiecie, o co chodzi? Wiecie doskonale. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i że troszeczkę umililiśmy Wam ten czas, który musimy spędzić poza przedszkolem, poza zajęciami w bibliotece i poza tymi wszystkimi rzeczami, które uwielbiamy robić. Już niedługo spotkamy się na żywo, a póki co pamiętajcie o tym, że muzyka łagodzi obyczaje, warto słuchać jej w domu z rodzicami. Jest to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu, a przy okazji można zrobić coś ładnego, korzystając z pracy własnych rąk i prostych materiałów. Trzymajcie się ciepło, niech czas leci Wam w Waszym ulubionym tempie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!